Schacher. Tutaj trwała wewnętrzna rywalizacja z Martinem Hamanem. Haman skakał dzisiaj nieco dalej w treningach, ale jednak Horngacher zaufał bardziej Paszkemu. No, jego rekord życiowy na tle tych innych zawodników ze światowej czołówki niezbyt imponujący. Widzieliśmy zaledwie 220,5 metra. Już Paszkę tutaj nabrał wysokości. No i gdzieś w okolicach swojego rekordu ląduje. To nie był zły skok. Dzisiaj w pierwszym treningu równo 200, w drugim 220. A zatem już zbliżył się do tej swojej życiówki, jak będzie teraz. 221, a zatem o pół metra tutaj poprawia najlepsze osiągnięcie w karierze. 130 stopni tutaj zmierzono mu ten kąt odbicia. Noty od sędziów wysokie, 18, 18,5 punktu. No, wiatr ustabilizował się tu na tym poziomie, 2,3 metra na sekundę, akurat 0,2 metra na sekundę pod narty. Miał oglądany raz jeszcze Pius Paszkę. 12 platforma startowa, więc dodanych tych 9,2 punktu, poprawny telemark. No i na pewno i on, i trener mogą być z tego skoku zadowoleni. Jest na miejscu czwartym za Kamilem Stochem.